Drodzy Państwo, neurodydaktyka to jest taki rodzaj myślenia o szkole. Już właściwie dzisiaj nie dyscyplina naukowa, czy też subdyscyplina. My przez jakiś czas mieliśmy być może pewne ambicje stworzenia oddzielnej dyscypliny, ale okazało się bardzo szybko, że tego typu podejście do implementacji nauk z zakresu neurobiologii w szkole no nie sprawdzają się. Jest to coś, co przerasta chyba kompetencje neurobiologii. Nie da się na poziomie neurobiologii tworzyć nowej pedagogii, nowej dydaktyki, czy nawet nowej metodyki. Natomiast, jak wielokrotnie powtarzam i podkreślam, neuronauki są doskonałym obszarem interpretacji, doskonałym sposobem interpretacji tego, co w szkole się dzieje i co w szkole się zdarza. Ta interpretacja, czy ta siła interpretacyjna nie sięga tak daleko, żebyśmy zmieniali rzeczywistość. Natomiast możemy ją wyjaśniać. Zresztą dyscypliny przyrodnicze dosyć często popełniają ten błąd, próbując pewne rzeczy usprawiedliwiać. Natomiast służą one głównie do wyjaśniania rzeczywistości. I w tym ograniczeniu, który tutaj Państwu sugeruję, neuronauki są też doskonałym sposobem wyjaśniania zdarzeń szkolnych, wychowawczych, ale również związanych, Państwo to doskonale czują i wiedzą, z funkcjonowaniem w naszych domach. Wyjaśnienie nie oznacza usprawiedliwienia. Szanowni Państwo, tam wszędzie, gdzie będziemy odwoływać się do neurobiologii, neuronauk, biologii ewolucyjnej czy dydaktyki ewolucyjnej, jak roboczo ten rodzaj spojrzenia ostatnio nazywamy, będę prosił, jak zawsze na każdym swoim wykładzie i tu w przypadku wszystkich wystąpień, chciałbym, żebyście Państwo mieli to gdzieś w tyle głowy, że funkcjonujemy w takim ograniczeniu teoriopoznawczym, które mówi, że umysł, bez względu na to, jak będziemy go definiować, jest pochodną czy epifenomenem ośrodkowego układu nerwowego. My nie wymagamy deklaracji światopoglądowej w tym zakresie. Niemniej jednak uważam, że neurobiolog poza tą granicę interpretacyjną uczciwie wyjść nie może. Jeżeli wychodzi, to przekracza granicę swoich kompetencji. Chciałbym, żebyście Państwo o tym pamiętali, słuchając mojego wystąpienia i wszystkich wystąpień, które będą w tym obszarze funkcjonowały. Oczywiście macie Państwo prawo do interpretacji poza tą barierą i poza tą granicą, ale jak mówię, my nie będziemy się, czy będziemy się starać poza tą granicę nie wychodzić. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa krótki wykład dotyczący neurobiologii języka, ale bez obawy, nie będziemy Państwa, czy nie będę Państwa zanudzać szczegółami. Chciałbym raczej na język spojrzeć jako na pewien aspekt funkcjonalny. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział przystosowawczy. Przystosowawczy motyw rozwoju naszej ewolucji, czy rozwoju naszego gatunku, zarówno na tym poziomie ewolucji biologicznej, jak i kulturowej. Jesteśmy na wykładzie, mówimy i słuchamy. To znaczy ja mówię, Państwo słuchają. Jesteśmy w takim zestawie funkcjonalnym. Oczywiście, kiedy patrzymy na cechy kodu, kiedy mówimy o cechach kodu, jest to dla nas oczywiste, że ten przekaz możliwy jest wtedy, kiedy kody nadawcy i odbiorcy są spójne. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na coś jeszcze, na coś, co na poziomie dydaktycznym często sprawia nam kłopoty, a intuicja w obrębie tego, o czym chcę powiedzieć, raczej nas zdradza, szczególnie nas, wykładowców akademickich, dla których wykład jest takim normatywnym, typowym sposobem funkcjonowania. Czy to dobrze, czy źle? Zostawmy to na boku. Mówimy tylko o samej fazie i samym procesie. Otóż, Szanowni Państwo, ta sprawa wykładu i uwagi, którą możecie Państwo wykładowi poświęcić, ma też neurobiologiczny aspekt. Czy jest wyjaśnialna na poziomie neurobiologii? Otóż, drodzy Państwo, kiedy człowiek mówi, oczywiście stara się to robić w obszarze kompetencji jego dykcji, czy też możliwości przetwarzania, to graniczną wartość, jeśli chodzi o szybkość jego wypowiedzi, stanowi około 150 do 200 słów. Problem polega na tym, że oprócz tego, że muszę budować pewne struktury semantyczne, szukać konkretnych słów, to co najbardziej trwa i obciąża mnie czasowo, to generowanie pewnych bardzo złożonych, bardzo precyzyjnych sekwencji pobudzeń kory ruchowej, która zarządza moim aparatem mowy. I to niestety trwa. Natomiast Państwo, którzy słuchają, nie mają już tych ograniczeń. W efekcie tempo przetwarzania średnio to teoretyczne, możliwe tempo przetwarzania informacji, to jest u Państwa jakieś 450-500 słów na minutę. A to oznacza, że mój wykład jest raczej marginesem Państwa uwagi, a nie jego centrum.
Bez względu na to, jak bardzo szybko byłbym w stanie mówić, oczywiście granica mojej dykcji szybko mnie tu powstrzymuje, to większość możliwości przetwarzania informacji waszych mózgów pod tym względem niestety leży poza moją jurysdykcją, poza obszarem mojego zagospodarowania. A ponieważ żaden wykład, żadna lekcja zresztą również nie odbywa się w próżni, ktoś stanie z tyłu, ktoś coś powie, komuś spadnie długopis, coś się stanie, ja też odwrócę uwagę swoim zachowaniem w jakimś kierunku nie do końca spójnym z tym, co mówię. No, więc efekt jest taki, że po pewnym czasie ten margines, który tak naprawdę nie jest marginesem, wypełnia Państwa uwagę i odsuwa od tego, co mówię. Doskonale praktycy o tym wiedzą, że dorosły, przychylny słuchacz jest w stanie skupić uwagę maksymalnie na 15 do 20 minut. Po tym czasie, bez względu na to, co bym tutaj wyprawiał na poziomie oczywiście głosu, to Państwo się odkleją od tego, co mówię. Jest nam wtedy potrzebny rodzaj resetu uwagowego. Nauczyciele mają bardzo wiele różnych sposobów na taki reset, od zawieszania głosu, ściszania go, a potem nagle podnoszenia, żebyśmy się obudzili, poprzez stukanie w stół, uderzanie dziennikiem i tak dalej. Można się jeszcze potknąć, opowiedzieć kawał albo odwrócić uwagę w taki sposób, jak ja to robię. Rzecz jasna, z doświadczenia wiemy, że przy przywołaniu tej uwagi po raz drugi nie mamy znowu 20 minut, prawda? Mamy jakieś 15, 17, przy trzecim 10, a czwartego nie warto robić, bo właściwie, no właśnie. Rzecz tylko w tym, że szczególnie nas, nauczycieli akademickich, w tym momencie intuicja mocno zawodzi, bo taki przychylny słuchaczowi z kolei profesor uniwersytecki, kiedy widzi, że jego uczestnicy jego wykładu odklejają się, no właśnie z powodów fizjologicznych, o których tutaj mówię, no to do jakiego wniosku dochodzi? Może mówię za szybko, może mnie nie są w stanie zrozumieć. No więc intuicja podpowiada zwolnij i zaczyna się ta część wykładu, w której profesor mówi wolno, dobitnie, akcentując każde słowo. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, że efektem jest to, że mamy jeszcze większy obszar niezagospodarowanej uwagi, no i oczywiście nie po 20, a po 5 minutach nikt już profesora nie jest w stanie, nie chce, ale nie jest w stanie słuchać. No i od tego momentu zaczynają się te wszystkie systemy nacisku, straszenie egzaminem, listy, tak, i inne tego typu rzeczy, które są również w wyposażeniu typowego nauczyciela akademickiego obecne. Rzecz jasna, Państwo też doskonale wiedzą, że te możliwości, o których tutaj mówimy, są tym mniejsze u słuchacza, im ten słuchacz jest młodszy. Dziecko w wieku szkoły podstawowej, tej obecnej szkoły podstawowej, nie jest w stanie utrzymać uwagi dłużej niż 7 do 10 minut przy pierwszym poziomie ataku, że się tak wyrażę. Po resecie to jest 5, po następnym resecie to są około 3 minuty. No i tak jak mówię, lekcja 45-minutowa prowadzona wykładem byłaby kłopotliwa. Na szczęście, Szanowni Państwo, na sali mamy niewiele osób w wieku szkoły podstawowej, więc mogę próbować zagospodarowywać Państwa uwagę przez te 21 minut, a potem jakoś radzić sobie z tym utrzymaniem Państwa uwagi. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Oczywiście to wszystko dzieje się i cały nasz system interpretacji, który tutaj mamy do dyspozycji, w sensie oglądu, rzecz jasna, to mózg ludzki, na nim będziemy się skupiać, jak pani dziekan słusznie zauważyła. Jest to miejsce naszej pracy, jest to poligon działań nauczyciela. Chociaż miałem przyjemność podczas gdańskiego spotkania pod koniec ubiegłego roku słuchać profesora Bauera, jednego z twórców neurodydaktyki po stronie naszej zachodniej granicy, który powiedział coś ciekawego. Jeden z twórców właśnie takiego podejścia trochę redukcjonistycznego do dydaktyki sam zauważa, że być może byłby już czas, żebyśmy przestali mówić o mózgu przychylnym mózgowi, a wrócili do myślenia o szkole przychylnej nie mózgu. O, drodzy Państwo, sam się zaplątałem. Jeszcze raz, mówi tak. Powinniśmy przestać myśleć o szkole przychylnej mózgowi, a zacząć myśleć o szkole przychylnej uczniowi jako całości. Bo to jednak pewna różnica, ale nas rzecz jasna przede wszystkim interesuje ten narząd. Narząd, jak Państwo pewnie ode mnie już wielokrotnie słyszeli, o bardzo dużej złożoności, nieskończonej właściwie złożoności, co nam daje pewność bezpieczeństwa, Szanowni Państwo, ponieważ taka obawa, która wiąże się często z neuronaukami, dotyczy takiego faktu, którego bardzo się boimy. Otóż takiego momentu rozwoju wiedzy neurobiologicznej i możliwości jego badania, w której będzie można włożyć nam na głowę jakiś specyficzny rodzaj czytnika i sprawdzić, czy
czy myślimy, o czym myślimy i o czym będziemy myśleć, zanim jeszcze my o tym pomyślimy. Proszę się nie obawiać. Wszystko, co na poziomie styku cybernetyki i neuronauk dzisiaj wiemy, potwierdza takie podstawowe cybernetyczne prawo, które mówi, że żeby przetworzyć informację o jakimś systemie, musimy mieć system znacznie bardziej złożony od tego, o którym przetwarzamy informacje, a mamy do dyspozycji tylko mózgi, więc mózg nigdy w pełni nie pozna mózgu. Gardner w Świecie Zofii pięknie to napisał, trochę bardziej kolokwialnie, ale bardziej zrozumiale również, mówiąc, że gdybyśmy mieli mózgi na tyle proste, że można by je było zrozumieć, to bylibyśmy zapewne na tyle tępi, żeby nam się to nie udało. W tej pętli jest nasze bezpieczeństwo. Warto by było, żeby o tym również w pewnym sensie pamiętać. Mózg ludzki nie dosyć, że niesamowicie złożony, w sposób absolutny złożony, to jeszcze dojrzewający bardzo, bardzo długo. Te ostatnie odkrycia, o których Państwo już zapewne słyszeli, ja je przywołuję, ponieważ będzie mi to w pewnym stopniu potrzebne w dalszej części naszego spotkania. Ten mózg dojrzewa bardzo długo. Wbrew temu, co sądzono jeszcze 15-20 lat temu, kiedy wydawało się, że ten dynamiczny rozwój mózgu to gdzieś 4-5 lat, a potem już mocna presja społeczna, która praktycznie może z tym mózgiem zrobić wszystko, to wbrew tym twierdzeniom ostatnie, pochodzące sprzed powiedzmy sobie 10-15 lat badania już związane z gęstością korową, mówią nam, że tak nie jest, że tak naprawdę to zamieszanie zaczyna się dopiero po 6-7 roku życia i trwa do 20. Nasze mózgi dojrzewają na tym poziomie krytycznej przebudowy bardzo długo. Średnia dojrzałości w rozumieniu potencjału konektywnego to około 20 lat. To, co Państwo tutaj widzą, to właśnie sekwencja obrazująca zmiany i miejsca zmian, które następują w korze mózgowej. Sekwencja powtarzalna trwa kilka sekund. Ciepłe barwy to wysoki potencjał konektywny, który charakterystyczny jest dla dzieci, natomiast chłodne barwy to już moment po przebudowie, czy okres po przebudowie i ta sekwencja oznacza mniej więcej 15 lat, od 5 do 20 lat zaczyna się, ja spróbuję to na poziomie lat pokazać, 5, 7, 10, 15, 20, stop. To jest ta sekwencja. Dojrzewa nie dosyć, że długo, to jak Państwo widzą na tym schemacie, czy na tym gifcie, dojrzewa nierównomiernie, nieregularnie, nie tak, że cała kora dojrzewa równomiernie w efekcie no, te następstwa, różnorodność i złożoność procesów, które o ten rodzaj przebudowy są oparte, jest duża. Jakby nie było, zarówno ten potężny mechanizm, jakim jest mózg człowieka, jak i ta cała różnorodność, którą zyskujemy, zarówno dzięki wyposażeniu genetycznemu, jak i później tym sekwencjom dojrzewania, które też są przecież w dużej mierze probabilistyczne i wzmacniają różnorodność. Jedno jest pewne, każdy mózg człowieka jest w pewnym sensie zaprojektowany do funkcjonowania w kolektywie. Funkcjonowania w grupie. Można zaryzykować twierdzenie, że neurobiologia pokazuje nam ten narząd jako bezsensowny, bez otoczenia innych, podobnych narządów. Mózg ludzki nie ma sensu, jeżeli nie znajduje się w otoczeniu innych mózgów, rzecz jasna mówimy tutaj o człowieku. 3/4 kory mózgowej w bezpośredni bądź pośredni sposób służy do analizy informacji o innym człowieku. Wielokrotnie Państwo to już słyszeli, plotka jest dla człowieka najważniejszym elementem informacji w środowisku i w przestrzeni społecznej. Kiedy pojawia się informacja o ludziach, to wszystkie inne informacje schodzą na dalszy plan. Jeżeli ona jest jeszcze nietypowa bądź ciekawa, a więc wsparta przez działanie naszych hipokampów, znacie Państwo to te struktury, które służą do przenoszenia informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej, te uczulone na nowość, te, które powodują, że jeżeli w przestrzeni informacyjnej pojawi się coś, co nas przekona do tego, że owa informacja jest nowa, to nasze hipokampy przez układ nagrody wspierają nas bardzo silnie do zapamiętywania. No więc jeżeli złożymy nowość i informację o ludziach, to mamy co? To mamy plotkę, tak? Nowa informacja o człowieku. Na poziomie szkolnym wyobraźmy sobie fizyka, który wspaniale wykłada fizykę newtonowską, jest doskonale przygotowany, jest doskonale wyposażony merytorycznie, dydaktycznie, metodycznie i oczywiście również szkoła jest wyposażona i prowadzi tą lekcję w sposób brawurowy, ale ma piórko na głowie, które mu tam usiadło. No i ktoś mu nie powiedział, że tam jest. No to, drodzy Państwo, o czym będzie potem po lekcji rozmowa na korytarzu w szkole i przez następne pewnie pół roku? Na pewno nie o fizyce newtonowskiej, Szanowni Państwo, to też doskonale wiemy, prawda? Ponieważ tak jesteśmy skonstruowani i taka jest nasza podstawowa funkcja.
Oczywiście cały czas pamiętajmy o tym, że ewolucja nasza, a więc również ewolucja naszych umysłów, ewolucja naszych mózgów i umysłów, które są o nie oparte, przebiegała w małych grupach społecznych. To, co dzisiaj jest dla nas charakterystyczne, ten świat, do którego próbujemy przystosować naszych młodych podopiecznych, to świat zupełnie inny niż ten, który kreował nasze mózgi, a więc również nasze umysły. Ta granica społecznego świata, do której jesteśmy przygotowani i przystosowani, to około 150 osób, to oczywiście liczba Dunbara, ona przewija się w wielu aspektach funkcjonowania naszego gatunku, od grup zbieracko-łowieckich, które prawdopodobnie liczyły właśnie około 150 osób, poprzez militarne grupy, takie podstawowe, które około 150-200 osób liczą, aż po aktywnych znajomych na portalach społecznościowych, kiedy Dunbar zrobił badania dotyczące właśnie tych grup. Okazało się, że przeciętna liczba znajomych aktywnych w ciągu roku u przeciętnego użytkownika to znowu 150. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie koło zatoczyliśmy. Od grupy zbieracko-łowieckiej sprzed 250 tysięcy lat, poprzez rozwój cywilizacji, industrializację, technologię, wytworzenie technologii informatycznej, przestrzeni wirtualnej, zupełnie nowego rodzaju funkcjonowania naszego umysłu, czy miejsca funkcjonowania naszych umysłów, a potrzeby, jeśli chodzi o innych ludzi, potrzeby towarzyskie pozostały bez zmian. Dalej potrzebujemy tych 150 ludzi. Potrzebne jest, rzecz jasna, w tej sytuacji coś, co precyzyjnie pozwoli nam komunikować się i przenosić stany z umysłu w umysł. Odkrywcą podłoża biologicznego, tego, co było pierwotne w układzie komunikacji, czyli tego języka, ale jeszcze przed językiem o charakterze strukturalnym, takim jak my go znamy, jest profesor Giacomo Rizzolatti, odkrywca mechanizmów lustrzanych, człowiek, który badając struktury mózgu odpowiedzialne za ruchy dowolne, odkrył obszar przedruchowy, czy w obszarze przedruchowym takie specyficzne grupy neuronów, czy neurony, które zdolne są do reagowania zarówno wtedy, kiedy coś robimy, jak i wtedy, kiedy patrzymy na to, jak robią to inni ludzie. W efekcie odkrył coś, co dzisiaj można określić jako podłoże empatii, neurobiologiczne podłoże empatii. Państwo na temat neuronów lustrzanych zapewne już czytali i słyszeli. Ja tylko przypomnę, to są mechanizmy, które na poziomie neurobiologicznym pozwalają nam przenosić informacje o stanach wewnętrznych jednego człowieka do umysłu człowieka drugiego. To co prawda nie jest kopia tego, co czuje osoba, na którą patrzymy, bo tak naprawdę mechanizmy lustrzane przenoszą tylko to, co widzimy, innymi słowy, to, co odczuwamy, patrząc na uśmiech drugiej osoby, nie jest jej stanem wewnętrznym wywołującym uśmiech, tylko tym, co byłoby obecne w naszym mózgu wtedy, kiedy my byśmy się uśmiechali. No, to daje taki efekt dosyć ciekawy, bo kiedy patrzę na osobę uśmiechającą się, no to w moim mózgu pojawiają się pobudzenia, które mają charakter związany z uśmiechem, a ponieważ te są przyjemne, to lubię patrzeć na ludzi, którzy się do mnie uśmiechają. Ten rodzaj przekazu ma charakter pierwotny. Oczywiście badania profesora były badaniami na zwierzętach, nie na ludziach. Potem dopiero, nawiasem mówiąc, dosyć sporymi oporami okazało się, że są one obecne również u ludzi. Efekt jest taki, że kiedy Państwo patrzą na tego typu schemat, czy tego typu rysunek, tego typu zdjęcie, na którym widać to, co widać, to jednak, a jesteśmy na początku, więc może jeszcze te reakcje nie są tak bardzo silne, ale za godzinę, za półtorej, przed przerwą kawową, kiedy Państwo spoglądalibyście albo przypomnielibyście sobie ten schemat czy ten rysunek, to nie tylko zobaczycie to, co na nim widać, ale poczujecie smak kawy, zapach kawy, smak ulubionego napoju. W każdym razie następuje przeniesienie tych stanów nie tylko dotyczących konkretnych grymasów, konkretnych wyrazów emocjonalnych, ale również znacznie bardziej złożonych reakcji. A dla nieprzekonanych, zawsze to robię, chociaż jest to kręcenie bicza na siebie samego, jeszcze jeden przykład mechanizmu lustrzanego, który już chyba przekona wszystkich. Tak, dokładnie, jest to jeden z najbardziej takich charakterystycznych i mocnych bodźców o charakterze lustrzanym. Pozwolicie Państwo, że cofnę, bo jednak ja też mam neurony lustrzane i sprawnie działają, więc jak Państwo zaczną ziewać, to ja też mogę mieć z tym pewne kłopoty. Szanowni Państwo, cały czas obracamy się w sferze
języka pierwotnego, oczywiście nie rozumianego jako przekaz semantyczny, jako strukturę językową, ale jako możliwość komunikowania stanów wewnętrznych. Ten pierwotny system jest bardzo silny i, szanowni państwo, bardzo, bardzo wydajny. Tak, to, co państwo widzą, potrzebne mi jest po to, żebym z wyjątkiem biologów, rzecz jasna siedzących na sali, zobaczył państwa reakcję i tą reakcję wykorzystał później. Taka typowa reakcja na to zwierzę, czy na tą grupę zwierząt, które odbieramy, to jest taka reakcja, ja ją nazywam reakcją typu fuj, przepraszam za kolokwializm, ale to się ładnie komponuje, jest to reakcja typu fuj. Drodzy państwo, przeniesienie takiej reakcji to nie tylko kwestia lokalnego tworzenia czy reakcji lokalnej, lustrzanej reakcji lokalnej osoby patrzącej na to, jak się krzywimy. Bo to jest oczywiste w rozumieniu tego, co powiedzieliśmy do tej pory. Ale spróbujmy się nieco cofnąć, jeśli chodzi o wiek, i przyjrzeć się sytuacji, w której tego typu reakcję obserwuje osoba, która wcześniej jeszcze z owym rodzajem zwierząt nie miała kontaktu. Ja wykorzystuję, żeby to pokazać na spotkaniach, taki rodzaj doświadczenia mentalnego. Spróbujcie sobie państwo wyobrazić, że jesteście opiekunami bardzo młodego człowieka, powiedzmy 4-5-letniego, siedzicie długo w mieszkaniu, ponieważ leje, pierwszy dzień słoneczny, wychodzicie do parku, no i wiecie państwo, oczywiście kalosze, jakiś tam płaszczyk przeciwdeszczowy, ale też kałuże, miękka trawa, ziemia i tak dalej, ale też my spragnieni kontaktu z innymi opiekunami zagadujemy się przez chwilę i spuszczamy z oka naszego podopiecznego, a dziecko jak to dziecko, błotko, trawka i od czasu do czasu pojawi się w ręku tego dziecka coś takiego. Tylko, szanowni państwo, dziecko 5-letnie to osoba afirmująca cały świat. Jego hipokamp to jest coś, co otwarte jest na nowość, ponieważ wszystko jest dla niego nowe. Kiedy takie dziecko trzyma w ręku tego typu zwierzę, to jest to obiekt jego całkowitej afirmacji, uwielbienia. Na twarzy pojawia się coś, co jest pełną fascynacją światem, w tym przypadku sprowadzonym do tego zwierzęcia. I teraz na ułamek sekundy, pamiętamy, my jesteśmy odwróceni, tak, nie widzimy tego, co się dzieje, ale na ułamek sekundy, zanim to dziecko spróbuje sprawdzić, czy to smakuje tak dobrze, jak wygląda, też jest to dość charakterystyczna sytuacja, my się odwracamy i spoglądamy na to, co się dzieje, tak, patrzymy na tą sytuację. Rzecz jasna, na naszej twarzy pojawia się wcześniej nazwana reakcja typu fuj, dokładnie. Nie wiem, czy państwo widzieli, co się dzieje na twarzy dziecka, które jest poddane tego typu presji lustrzanej. Znika natychmiast uwielbienie, tak, i afirmacja, a na twarzy pojawia się co? Tak. I teraz jest pytanie, czy mamy do czynienia z reakcją lokalną, a następna znaleziona za 2 tygodnie dżdżownica może znowu liczyć na pełną afirmację, czy też każda następna dżdżownica będzie fuj? Z doświadczenia państwa jak jest? Fuj. A to znaczy, że mechanizm lustrzany zmienił świat tego dziecka pod względem stosunku do dżdżownic jednorazowo, w ułamku sekundy i nieodwracalnie, drodzy państwo. Mechanizmy lustrzane, język mechanizmów lustrzanych nakłada na nas potężną odpowiedzialność. Bo oczywiście ktoś powie, tu tylko chodzi o dżdżownicę i właściwie nic wielkiego się nie stało. Ale my nie mamy prawa twierdzić, że inne reakcje na poziomie skalowania reakcji lustrzanych nie mają podobnego charakteru. A co jeśli tego typu zjawiska pojawiają się wtedy, kiedy dziecko po raz pierwszy ma kontakt z osobą innej rasy, innej kultury, osobą niepełnosprawną i tak dalej, w jakikolwiek sposób inną, albo zjawiskiem, którego akceptacja warunkuje jego użyteczność w układzie społecznym, przecież przystosowanie w układzie społecznym. Jeszcze nie sięgnęliśmy, drodzy państwo, języka w sensie takim, jak my go rozumiemy dzisiaj, a już mamy ogromną odpowiedzialność. Człowiekowi jednak, pomimo ogromnej mocy mechanizmów lustrzanych, nie wystarczyła kwestia ich funkcjonowania. Nasze stosunki w układzie grupy zbieracko-łowieckiej i później rozbudowujących się grup okazały się znacznie bardziej skomplikowane i znacznie bardziej złożone i znacznie bardziej przystosowawczo korzystne na poziomie wymiany, żeby mogły unieść ten bagaż same mechanizmy lustrzane, te, które z przynajmniej organizmami o stosunkowo dużych układach nerwowych nas wiążą. Musieliśmy wymyślić, musieliśmy wypracować coś nowego, coś, co byłoby bardziej pojemne, bardziej precyzyjne,
No, no i właśnie, wydaje się, Szanowni Państwo, że z tego punktu widzenia, przynajmniej badania neurobiologiczne, nieco więcej na ten temat w niedzielę opowie pan profesor Stanisław Dylak, który będzie mówił o położeniu pewnych obszarów związanych z słowami, pojęciami w korze mózgowej i ich relacji w stosunku do tych pierwotnych funkcji kory mózgowej, ale ja tu tylko pokażę to w taki bardzo uogólniony sposób. Okazuje się, że kiedy badamy na przykład rezonansem magnetycznym czy tomografem komputerowym, to które części mózgu pobudzają się, czy są uaktywniane wtedy, kiedy używamy różnych części mowy, to okazuje się, że uaktywniają się te, które mają związek z konkretnymi częściami mowy. Na przykład kora ruchowa i przedruchowa wtedy, kiedy używamy czasowników, kiedy opisujemy czynności. Kora potyliczna wtedy, kiedy opisujemy stany związane z kształtem, kolorem, ustawieniem w przestrzeni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Państwu mają tylko kilka przykładów. Zapraszam na wykład profesora, bo będzie o tym nieco więcej. A stąd tylko krok do tego, żeby zacząć uważać język za nakładkę na mechanizmy lustrzane, za uogólnienie, a właściwie rozbudowę możliwości mechanizmów lustrzanych. Okazuje się, że nie dotyczy to wyłącznie słuchania mowy, to dotyczy również czytania. Ja wybrałem tutaj takie dosyć ciekawe, stosunkowo nowe, bo z 2013 roku pochodzące badania wykonane przez Brytyjczyków. Dotyczyły one, Szanowni Państwo, efektu, jakie czytanie w tym przypadku daje na poziomie neurologicznym. Okazało się, że kiedy czytamy, to uaktywniają się, co było oczywiste, pewne obszary lewej półkuli związane z przetwarzaniem mowy, mówię przede wszystkim o obszarach Broki i Warnickiego, ale oprócz tego, co ciekawe, pobudzeniu w trakcie czytania, a właściwie nawet nie w trakcie czytania, bo te badania były robione 12 godzin po czytaniu pewnej powieści, dosyć ciekawej, thrillera historycznego, nawiasem mówiąc, po 12 godzinach od zakończenia czytania, obszary dotyczące odczuwania bólu, dotyku, temperatury, konkretnie kory przedruchowej, to nawiasem mówiąc również obszary mechanizmów lustrzanych, które tam właśnie na poziomie ruchowym zostały odkryte, te obszary są bardzo silnie aktywne. A to oznacza, Szanowni Państwo, że uaktywniają nam się podczas odbioru fikcji, podczas czytania, ale również podczas słuchania opowieści, również takie jak moja teraz w Waszym kierunku, uaktywniają nam się dokładnie te same obszary, które miałyby, czy byłyby aktywne wtedy, kiedy byśmy bezpośrednio przeżywali opisywane zjawiska. A to, Szanowni Państwo, oznacza, że jeżeli będziemy je rozumieć jako nakładkę, mówię o mechanizmach językowych, będziemy rozumieć je jako nakładkę na mechanizmy lustrzane, to efekt jest identyczny. Innymi słowy, czytanie o czymś albo słuchanie opowieści na ten temat zmienia nasz mózg w przybliżeniu w taki samym stopniu i w taki sam sposób, jak zmienia go uczestnictwo w zdarzeniach, które są opisywane. A co to oznacza? To oznacza, że jako gatunek zyskaliśmy absolutnie zupełnie nowy rodzaj obszaru przystosowawczego. Jesteśmy, i jest to wyjątkowe dla nas w tej skali, rzecz jasna, bo moglibyśmy tam dyskutować o tym, na ile zwierzęta tego typu możliwości mają, ale w skali charakterystycznej dla człowieka jest to absolutnie wyraźne i jednoznaczne. Zyskaliśmy możliwość tworzenia wspomnień epizodycznych na przykład, które nie są nasze, a które będą wpływać na nasze mózgi i nasze doświadczenie oraz na nasze kompetencje i to nie tylko na poziomie wiedzy, ale przede wszystkim na poziomie znacznie głębszym, na poziomie emocji, na poziomie doświadczeń, na poziomie światopoglądowym i stosunku do konkretnych sytuacji. Będziemy je tworzyć jako protezy doświadczenia bezpośredniego. A to oznacza, że człowiek jest w stanie przeżywać swoje życie wielokrotnie. Dzięki temu, że przeżywa to, co proponuje mu inny człowiek. Dzięki temu, Szanowni Państwo, przekraczamy nie tylko przestrzeń, bo ten człowiek może żyć na innej półkuli i uczestniczyć w zupełnie innym obszarze kulturowym, ale również czas, bo ten człowiek, który zakodował w książce swoje emocje i swoje doświadczenia, może nie żyć od kilkuset lat, a my dalej jesteśmy w stanie z nich korzystać. Żeby wiedzieć, że nie chcę posłać swojego syna do okopów na 2 miesiące, nie muszę w nich przesiedzieć tych 2 miesięcy. Wystarczy, że przeczytam, nie wiem, Księżycową Jasną Noc Whartona. To mi już wystarczy. Drodzy Państwo, tego typu możliwości nie miał do tej pory żaden gatunek na Ziemi.
To jest absolutnie ludzkie, absolutnie niesamowite z punktu widzenia przystosowawczego. Obszary pamięci proceduralnej, nie proceduralnej, tylko epizodycznej w obszarze jawnym i semantycznej leżą bardzo blisko siebie. Ciekawym następstwem tego faktu jest to, że kiedy wielokrotnie słyszymy o czymś, to bardzo często, szczególnie wtedy, kiedy upływa trochę czasu od momentu, kiedy po raz pierwszy o tym usłyszeliśmy, to bardzo często zaczyna nam się wydawać, a w wielu z nas wytwarzają się wspomnienia, które nas właściwie upewniają o tym, że nie słyszeliśmy tego, tylko przeżyliśmy. Ja osobiście mam tego typu doświadczenia z moją prababcią, która jest takim kluczem czy węzłem historii mojej rodziny. Wielokrotnie o niej się słyszy od samego początku, obserwowało się, czy oglądałem fotografie, rozmowy rodziców i tak dalej, i tak dalej. I po kilkunastu latach słuchania tego typu opowieści doszedłem do wniosku, a właściwie do głębokiego przekonania, że znałem moją prababcię. Sekwencje do dzisiaj w mojej głowie wyraźnie funkcjonujących zdarzeń, sytuacji, rozmów. I dopiero gdzieś w wieku 17-18 lat, drodzy Państwo, uzmysłowił mi mój ojciec fakt, że moja prababcia zmarła w czerwcu, a ja urodziłem się w listopadzie tego samego roku. Nie było szans, żebyśmy... Natomiast to nie zmieniło faktu, że ja dalej babcię pamiętam jako osobę, z którą miałem bezpośredni kontakt. Z jednej strony to ogromna zaleta przystosowawcza, takie tworzenie protez doświadczenia bezpośredniego. Z drugiej strony, rzecz jasna, to ogromny problem, dlatego że jakość naszych wspomnień jest nie tylko uzależniona od tego, co nam się zdarzyło, ale również od tego, co do nas mówią na ten temat inni ludzie. Myślę, że ktoś inny na tej sali byłby w stanie lepiej pokazać owe problemy, bo jeżeli zdarza nam się coś, szczególnie w taki sposób, który jest nam nieprzychylny, na przykład związane jest to z traumą i o czymś takim myślimy i słyszymy przez następnych kilka miesięcy czy kilkanaście tygodni, a potem przyjdzie nam odwzorować czy przypomnieć sobie zdarzenia, w których uczestniczyliśmy, to ten semantyczny rodzaj nakładki będzie miał wpływ na to, co sobie przypominamy, czy czego, o czym sobie przypominamy. Zresztą to może nie miejsce na to, żeby mówić o pamięci i o jej ułomności albo też zyskach, które z tej ułomności mamy, ale jest to jeden z mechanizmów, które warto brać pod uwagę, ponieważ język wpływa na naszą rzeczywistość i to w sposób absolutny, nieprzenośny, nie dając nam pewne informacje, które możemy wykorzystywać i które mogą być potem dla nas przydatne, ale bezpośrednio zmieniając stany za pośrednictwem reakcji o charakterze lustrzanym, które potem budują świadomość naszej przeszłości, wiedzy, kompetencji i tak dalej. Ja, szanowni Państwo, nie muszę pokazać Państwu po raz kolejny obrazka, na której te trzy panie tak wyraźnie ziewają, tak sugestywnie ziewają. Wystarczy, że opowiem Państwu historię, że pewnego nieodległego dnia wieczorem miałem na pewnej konferencji wykład po 21, wyobraźcie sobie Państwo, i ludzie przychylni siedli na tym wykładzie i niestety położyli mi go zupełnie, ponieważ strasznie, ale strasznie, absolutnie ziewali. I to co drugi taki uczestnik ziewał od ucha do ucha i to ziewanie, drodzy Państwo, było straszne. I już mamy właśnie zwycięzcę na sali, to znaczy już u kogoś zareagowały mechanizmy lustrzane. Zwróćcie Państwo uwagę, nie widzieliście nikogo ziewającego, a jednak zaczęliście ziewać i jeżeli jeszcze powiem i opiszę to sugestywnie kilka razy, to wszyscy zaczną ziewać, więc może zmienię temat. Tak będzie lepiej. Szanowni Państwo, ale w języku jest jeszcze jeden aspekt. Oprócz języka mówionego, oprócz czytania, mamy jeszcze sam proces kodowania na poziomie ruchu. Mówię o pisaniu. To też jest aspekt funkcjonalny języka, to też jest aspekt edukacyjny, dydaktyczny, to też jest okres czy etap rozwoju. Bardzo ważny, jak się okazało, ważniejszy niż moglibyśmy przypuszczać. Chcę się tutaj odwołać do trochę zwariowanych badań Dietricha Stouta z University of Emory, to jest Niemiec amerykańskiego pochodzenia, odwrotnie, Amerykanin niemieckiego pochodzenia, rzecz jasna. W każdym razie, dosyć ciekawe badania, które prowadził, ciekawe na poziomie teoriopoznawczym, nie były pewnie zbyt ciekawe dla jego studentów, ponieważ przez półtorej roku katował ich koniecznością wykonywania pewnej czynności, trochę dziwnej i zabawnej na dzisiejsze czasy, ponieważ uczył ich, jak wykonywać
takie właśnie narzędzia kamienne. No, czy siedzieli sobie po prostu i tłukli pięściaki z krzemienia przez półtorej roku. Trochę to przystosowawczo nonsensowne, ale chodziło o coś zupełnie innego. Otóż kiedy zyskiwali oni coraz większą sprawność w wykonywaniu tych narzędzi, a okazuje się, że żeby wykonać porządny pięściak, drodzy Państwo, to trzeba mieć bardzo precyzyjną rękę. To jest niezwykle precyzyjny ruch, który no, wymaga sporego czasu, żeby się go nauczyć. Podczas tego zdobywania kompetencji w tworzeniu narzędzi neolitycznych, badał on mózgi owych studentów rezonansem magnetycznym. I co się okazało? Okazało się, szanowni Państwo, że im byli oni bardziej sprawni w tych precyzyjnych ruchach ręką, tym lepiej funkcjonowały obszary kory odpowiedzialne, uwaga, za myślenie symboliczne i głębokie przetwarzanie, szczególnie kora nadoczodołowa płatów przedczołowych. A to oznacza, że im mamy precyzyjniejszą motorykę małą, tym, no właśnie, a zwróćcie Państwo uwagę, że mówimy o studentach, czyli u ludziach dorosłych, u których precyzyjne ruchy ręką rozbudowywały, czy ułatwiały, czy udoskonalały mechanizmy związane z funkcjonowaniem symbolicznym. Teraz, jeżeli wrócilibyśmy do początku naszej kariery szkolnej i zadali sobie pytanie o rolę chociażby pisania ręcznego, o rolę uczenia kaligrafii w szkole, to mamy tutaj argument na rzecz dużej ostrożności przy przenoszeniu tych kompetencji w świat cyfrowy. Są, jak Państwo doskonale wiecie, takie systemy edukacyjne w Europie, które rezygnują, czy zrezygnowały już z pisania ręcznego na rzecz bezwzrokowego pisania na klawiaturze. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie twierdzę, że nie powinniśmy zwrócić większej uwagi w naszym systemie kształcenia na pisanie na klawiaturze, bo rzeczywiście większość tekstów, które w życiu piszemy, to są teksty pisane na klawiaturze. No i moje pokolenie przynajmniej ma z tym spory kłopot, ponieważ nas nikt nie uczył pisania bezwzrokowego, no to przepisywanie jakiegokolwiek tekstu napisanego ręcznie w obszar, powiedzmy sobie, Worda czy innego edytora, zawsze wygląda tak samo, prawda? No i po, powiedzmy, 2 godzinach pisania musimy zrobić przerwę, bo wiadomo, że ten aparat ruchu i tak dalej, no, jest kłopotliwy. To jest oczywiście ważne, ale z drugiej strony zastanówmy się, jeżeli przestaniemy zwracać uwagę na motorykę małą, to nie tylko będziemy mieć osoby, które ręcznie piszą fatalnie, albo nie piszą wcale, ale możemy mieć bardzo duże, silne konsekwencje związane z zupełnie nieadekwatną, pozornie by się wydawało, kompetencją, jaką jest przetwarzanie głębokie, myślenie symboliczne, głębokie, symboliczne używanie języka, nie tylko języka ojczystego czy języka formalnego w takim rozumieniu, w jakim to widzimy, ale również języka na przykład matematyki. To też jest rodzaj opisu świata, opisu bardzo głęboko symbolicznego. Okazuje się, że przynajmniej na tym etapie wczesnoszkolnym, czy też przedszkolnym nawet, dzieci, które mają precyzyjniejszą motorykę małą, są również lepsze w myśleniu symbolicznym, to znaczy szybciej łapią, czym jest symbol, czym jest znaczenie symboliczne. No, taki przykład. 2 jabłka dla takiego młodego bardzo człowieka to coś innego niż 2 jako takie, tak? 2 jabłka to konkret, natomiast 2 czy 2 jako idea to jest coś zupełnie innego, coś symbolicznego. I teraz wydawałoby się, szanowni Państwo, że motoryka ma niewiele wspólnego z tego typu kompetencjami, z przetwarzaniem głębokim, myśleniem symbolicznym. A niektóre wcześniej funkcjonujące, czy już obecne, znane badania mówią na przykład o tym, że młodzi ludzie, ale już na poziomie, powiedzmy sobie, gimnazjalnym, którzy są lepsi na poziomie kinestetycznym, czyli mają wyższą inteligencję kinestetyczną, są również lepsi w fizyce newtonowskiej. To ciekawe. Wydawałoby się, że związki powinny być niewielkie, ale okazuje się, że jednak są. Te kompetencje kinestetyczne mają jednak spore znaczenie w rozumieniu symbolicznym, ale fundamentalne znaczenie, jak wynika z badań Stouta, ma motoryka mała. Im ona jest precyzyjniejsza, tym myślenie symboliczne jest również głębsze, bardziej prawidłowe i pojawia się na wcześniejszym etapie rozwoju. A więc, szanowni Państwo, dziękując Wam za uwagę, chciałbym zwrócić Państwa myśl w stronę języka, jego możliwości,
zwyżki kompetencyjnej i przystosowawczej, która ten język nam daje, ale również pułapek i niebezpieczeństw, które z nim mogą być związane. Zarówno na poziomie naszych doświadczeń, albo protest tych doświadczeń, które mogą nas budować, co jest oczywiste, ale mogą nas też niszczyć, jeżeli będą w odpowiedni sposób podawane, jak i na poziomie bezpośredniego wykonania, chociażby w obrębie precyzji ruchów związanych z pisaniem. Musimy być bardzo ostrożni, zarówno wtedy, kiedy myślimy o zmianach, które można by było w języku zaakceptować, jak i zmianach dotyczących tego, w jaki sposób o tym języku mówimy, w jaki sposób go kształtujemy, w jaki sposób jest on dla nas przystosowawczo przychylny. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.